Cześć, witam wszystkich, z tej strony Madzio. Często się mnie pytacie, Mandziu, jak ty nagrywasz? I postanowiłem uchylić tego rąbka tajemnicy i wam dzisiaj zaprezentować. Zatem zaczynacie od ściągnięcia programu OBS Studio i w chwili, kiedy już macie go ściągniętego, to musicie ustawić sobie kamerkę w jakimś rogu najlepiej, jeżeli macie green screen, to super. Później musicie ustawić to, co nagrywacie pod kamerką i możecie już kliknąć nagrywaj. Ja by nie patrzeć, to wszystko. Chyba nie myśleliście, że to jest już wszystko, że to jest już koniec filmu. To znaczy, po długości mogliście się domyśleć, że wcale to nie będzie takie krótkie. Ostatnio na moim Facebooku pojawił się komentarz, kilka osób nawet go polajkowało, żebym trochę pokazał wam bardziej mojego codziennego życia. I pomyślałem, że właśnie edycja filmów, ten backstage, wszystko jak powstaje w tle, jest również ważną częścią mojego dnia. Bo jakby nie patrzeć, no większość mojego czasu właśnie poświęcam na to. Dlatego dzisiaj chciałem wam powiedzieć, co jest ważne, na przykład przy ustawianiu takiego kadru na YouTube'a, ponieważ nie będę mówił o tych filmach, które tworzę na Mandzia, tylko bardziej na mój drugi kanał, ponieważ na Mandzia, wiecie, odpalam OBS-a, odpalam kamerkę internetową, podłączam mikrofon i pych, mogę nagrywać. Ale jeżeli chodzi o Łukasza, to muszę trochę więcej poustawiać i mogę się znacznie bardziej pobawić montażem. No, i kwestia jest po prostu taka, że dzisiaj chciałem wam pokazać, jak wygląda mniej więcej, dlaczego ustawiam taki, a nie inny kadr, dlaczego czasem prześwietlam materiał, a czasem tego nie robię, jak się później bawię z korekcją kolorów, jak to edytuję, i żebyście mogli zrozumieć, jak to wygląda z mojej perspektywy, co mi siedzi w głowie przy tworzeniu danego lub edytowaniu danego materiału. Zanim jeszcze przejdziemy dalej, chciałbym podziękować stronie Videoblog za sponsorowanie tego odcinka. Jeżeli interesuje was tworzenie wideo, materiałów na YouTube'a, czy ogólnie tworzenie filmów, również powinniście się zainteresować Videoblogsem. Jest to ogromna biblioteka, ponad 3 milionów różnych tutaj ujęć z kamery, template'ów do Adobe After Effects, czy na przykład efektów tła. Zatem jeżeli nie macie własnych, albo nie chcecie przekopywać po prostu całego Google'a w szukaniu dobrej jakości, wejdźcie sobie na videoblogs.com/YouTube i wtedy otrzymacie tydzień za darmo. Jeżeli wam się spodoba, możecie sobie tam dalej już kupić i to przedłużyć, ale przez ten tydzień możecie sobie przetestować, czy coś takiego wam się przyda, a jeżeli zamierzacie działać na tym YouTubie, to naprawdę warto mieć przynajmniej jedną taką bibliotekę pod ręką. Ostatnio miałem przyjemność tworzyć z Alienem materiał na mój drugi kanał, gdzie testowaliśmy różne rodzaje sushi. Z zawiązanymi oczami po prostu musieliśmy rozpoznać, z jakiego przedziału cenowego dane sushi pochodzi. No i właśnie, ten materiał był chyba jednym z materiałów, które najprościej mi się realizowało kiedykolwiek z kamerą. I to dlatego, że zadbałem o kilka ważnych elementów, przez co później mi się to wszystko przyjemniej i lepiej montowało. Planowanie swojego wideo powinniście rozpocząć od wybrania odpowiedniego miejsca do nagrywania. W moim przypadku, gdzie jedliśmy obydwoje sushi jako przyjaciele, chciałem, żeby to było i połączenie kuchni i salonu. Z pomocą mi przyszła wyspa kuchenna, która idealnie się po prostu do tego nadała. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest oświetlenie. W chwili, kiedy film jest źle oświetlony albo ma beznadziejny dźwięk, no to nikt go nie będzie oglądał. Zatem poprawmy światła. No i proszę, od razu dużo lepiej, pięknie nas widać i teraz rzeczywiście można się skupić na nas, a nie narzekać cały czas, jakie jest okropne światło. Ja dodatkowo w filmach bardzo lubię przełamywać właśnie takie puste blaty, takie nudne właśnie, bez żadnych dodatków, jakimiś sztucznymi roślinkami, które dodają takiej przyjemnej zieleni do naszego materiału. Zazwyczaj ustawiam je tutaj po rogach, o, zwłaszcza jeżeli nagrywam z kimś. Warto też zadbać o taki głupi szczegół, jak na przykład jeżeli wasz przyjaciel jest dużo niższy, żeby mu dać kilka poduszek, żeby nie wyszło, że on wam dosięga tylko do ramienia w chwili, jak siedzicie obok siebie, ponieważ to również taki efekt jest ważny na filmie, albo na przykład jak przyjaciel jest grubszy, tak jak ja, żeby ustawić tak kamerę, żeby cały czas nie było widać jego trzech podbródków. No dobra, przejdźmy do komputera. Tak to się prezentuje z mojej perspektywy, już po tym, jak zmontowałem ten film. Oczywiście są osoby, które montują mniej, są też osoby, które montują dużo więcej niż ja. Jak dla mnie, mój montaż nie jest jakiś skomplikowany, ale jest na pewno monotonny. Najwięcej czasu zajmują w sumie takie pierdółki typu proste animacje, które mają na celu zliczanie punktów. Tak jak na przykład tutaj. Często lubię stosować takie punktacje, ponieważ bardzo ważne jest, żeby widz, który ogląda materiał, nie musiał się zastanawiać, kto ile ma punktów i tak dalej, tylko żeby miał wszystko wyświetlone na ekranie, ponieważ wtedy jest mu po prostu prościej oglądać, a my tutaj jako osoba, która montuje, możemy włożyć tę dodatkową pracę, żeby po prostu się większej ilości ludzi przyjemniej spędzało czas przy naszym materiale i być może zostali na dłużej. Jeżeli montujemy materiał, najważniejsze jest, żebyśmy pamiętali, że jeżeli my nie jesteśmy w stanie tego obejrzeć i się dobrze bawić, to nasz widz prawdopodobnie też nie będzie mógł. A widzowie najbardziej nie lubią marnowania czasu, przynajmniej ja osobiście nie cierpię, jeżeli ktoś marnuje mój czas. Dlatego jeżeli są jakieś błędy językowe,
powie jakieś pomyłki słowne, to ja wolę zrobić twarde cięcie i po prostu, żeby było ładnie powiedziane tak, żeby dana osoba zrozumiała, aniżeli żeby było bez cięć i żeby ewentualnie widz się pomylił, nie zrozumiał dokładnie o co chodzi. Taki przykład, na przykład idealny mam tutaj z filmem, który ostatnio montowałem, gdzie prezentujemy, jakie będą zasady dzisiejszego odcinka. I Alien podczas prezentacji właśnie tutaj wariantów sushi źle pokazał. I przez to, że Alien źle pokazał, to już widz mógłby nie do końca zrozumieć, które jest najdroższe, które nie jest najdroższe, a zresztą zobaczcie sami. Tak to wyglądało już po edycji. Mamy pieczonego łososia, a przepraszam, mamy warianty cenowe przede wszystkim. Tutaj mamy najniższą półkę, czyli po prostu sushi z jakiejś żabki, więc... Nie wiem, czy zauważyliście, ale tutaj specjalnie zastosowałem pojawienie się właśnie tego dolarka zielonego, który symbolizuje najtańsze sushi, z efektem dźwiękowym, żeby widz po prostu nie zwrócił uwagę na to, że jest ostre cięcie, takie bardzo nieładne. I teraz zobaczcie, jak to wygląda normalnie. Mamy pieczonego łososia, a przepraszam, mamy warianty cenowe przede wszystkim, bo mamy najwyższą półkę, średnią i najniższą. Co jest śmieszne, ale źle pokazał. Ponieważ jest ustawione to według właśnie cen i Aleś sam się teraz dziwi, że tutaj mamy najniższą półkę, czyli po prostu sushi z jakiejś żabki, biedronki czy jakiegokolwiek. No i właśnie widzicie, że Alien przez to, że źle pokazał i ja go musiałem korektować, po prostu widz by się już pogubił, które sushi jest najdroższe, które jest najtańsze. Lepiej jest zrobić po prostu ostre cięcie, które eliminuje ten problem. Wiele osób też w swoich materiałach stosuje takie przybliżenia w chwili, kiedy ktoś robi coś głupiego i to jest na pewno świetne, ponieważ skupia po prostu uwagę widza na najśmieszniejszym punkcie właśnie podczas tej sceny. Ja często o tym zapominam, ale na przykład tutaj pamiętałem. Jak Alien nie potrafił absolutnie złapać swojego sushi. I tutaj ponownie... To, ja wiem, że to jest straszne, że się śmieję oglądając własny materiał, ale to zawsze mnie śmieszy, jak to widzę. Jeżeli chodzi o korekcję kolorów, akurat w tym materiale nie mogę się jakoś super popisać, ponieważ wszystko było dobrze ustawione od samego początku i tak naprawdę ja tylko dodałem troszeczkę cieni, trochę wzmocniłem niektóre kolory, nie ma praktycznie żadnej różnicy. Ale przejdźmy do jakiegoś innego przykładu. Mam tutaj inny materiał, gdzie prezentowałem trzy gadżety poniżej 15 zł. I jak widzicie, są białe, bardzo jasne kolory, jest to przyjemne dla oka, wygląda tak nowocześnie. Gadżety to oczywiście musi się kojarzyć z nowoczesnością i tak dalej, ale zobaczcie, co się stanie w chwili, kiedy włączę korekcję kolorów. Szaro, buro i niefajnie, ponieważ to było, o ile dobrze pamiętam, nagrywane tym obiektywem podstawowym do kamery, później dopiero kupiłem szerokokątny porządny, ale właśnie no, nie wyglądało to ciekawie. No i zacząłem się bawić korekcją kolorów i ostatecznie to wyszło tak. Jest już znacznie zdecydowanie lepiej, ponieważ jest ściana biała i jest stolik, który również jest biały, również oto tutaj jest białe, a wszystkie kolory są takie żywe i mocne. Być może nawet zbyt mocna jest ta korekcja kolorów, ale ja wolę zrobić zbyt mocno, aniżeli za słabo, ponieważ jeżeli jest zbyt mocno, to wtedy to dobrze widać, nawet jeżeli ktoś ma małą jasność na telefonie, a trzeba się zmierzyć z tym, że większość filmów na YouTube się ogląda teraz na telefonie. Tak samo ogólnie ten materiał jest bardzo dobrym przykładem dobrej kompozycji odcinka, ponieważ zaczynamy tutaj od krótkiego wstępu, który trwa około 30 sekund i który prezentuje, co będziemy robić w tym odcinku. Następnie jest prezentacja każdego gadżetu mniej więcej po minutę 30, no i na samym końcu jest zakończenie. Ja się staram na tym drugim kanale moim robić jak najkrótsze wstępy, jak najkrótsze zakończenia, ale nadal często jako YouTuber muszę prosić o lajki, o subskrypcje, ponieważ to po prostu napędza bardzo mocno kanał. Nie trzeba tego robić, ale w chwili jak się to robi, to oczywiście algorytm to lubi, głaszcze po główce i jest zadowolony. Ten materiał, co oglądaliście, też potrzebował dużej korekcji kolorów. Tutaj chociażby zobaczcie, że te kolory były szare, bure i niezbyt fajne, ale największa zmiana jest moim zdaniem w tej scenie, o tutaj, gdzie sobie siedzę w kuchni. Wszystko wygląda tak ładnie, kolorowo, przyjemnie. Uwaga, wyłączę korekcję kolorów i jest nagle, co to takiego jest? Warto jest o tym pamiętać. Najgorzej w chwili, kiedy ktoś działa na dwóch kamerach i zapomni skorektować kolorów jednej do drugiej. Jeżeli działacie na dwóch kamerach, kolory muszą być absolutnie identyczne, no chyba, że macie jakieś inne zamierzenie w głowie, ale nie wolno o tym zapomnieć. Okej, wydaje mi się, że to byłoby na tyle. Oczywiście nie jest to poradnik, jak tworzyć filmy na YouTubie, czy jak montować. Są to bardziej moje amatorskie przemyślenia z doświadczenia kilku lat tworzenia filmów na YouTubie, a zwłaszcza z doświadczenia tworzenia około 30-40 vlogów na mój drugi kanał, gdzie pomimo tego, że nie promuję tego na głównym kanale, te vlogi robią cały czas bardzo duże wyświetlenia i większość osób, co je ogląda, tak naprawdę nie przychodzi od Mandzia, tylko je po prostu znajduje na YouTubie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, no i do zobaczenia do kolejnych filmów, cześć!